Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza. Posłuchajcie tych słów. Uchodź z życiem. Nie oglądaj się za siebie, ani nigdzie tu w okolicy się nie zatrzymuj. Szukaj ocalenia na górze, aby i ciebie to nie dosięgło. To są słowa anioła, który został posłany do Lota przez Pana Boga. Lot i jego rodzina zamieszkiwali Sodomę. Sodoma, miasto bezbożne, miasto, które odwróciło się do Pana Boga plecami. Mieszkańcy Sodomy nie mieli w sobie nawet najmniejszej wiary. Nie mieli nawet takiej wiary, która byłaby jak ziarnko gorczycy. Mieli w sobie niewiarę i nie chcieli się nawrócić. Byli bezbożni i dokonywali najgorszych grzechów przeciwko Panu Bogu. I Pan Bóg chciał zniszczyć mieszkańców Sodomy i Gomory. Ale w Sodomie mieszkał Lot, który miał małą wiarę, bardzo malutką wiarę. Wystarczyła ta wiara do tego, żeby zostać ocalonym od śmierci. Ale anioł mówi do Lota: idź w górę, wzrastaj w wierze, aby i ciebie to nie dosięgło, czyli ta niewiara, która prowadzi do śmierci, abyś nie zginął, ty i twoja rodzina. Idź w góry, ale Lot nie chciał wzrastać, nie miał wielkich pragnień, miał małe pragnienia. Wystarczyła mu ta mała wiara, którą miał. I mówi tak: popatrz, tam niedaleko znajduje się miasto, gdzie mógłbym się schronić. Ono jest takie małe, ale tam moja dusza ocaliłaby swe życie. Kto wie lepiej, anioł, który jest posłany przez Boga, czy Lot? Lot mówi: wystarczy mi mała wiara. A anioł mówi: nie wystarczy ci mała wiara, bo możesz zginąć, bo możesz ją stracić. I wtedy zginąłbyś jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. Wzrastaj w wierze, idź w góry. Ale Lot nie chciał. Więc anioł zdumiał się i zgodził się na to: okej, idź do tego małego miasta. Co się tam dokonało? Czytamy dalej w 19 wersecie Księgi Rodzaju. Lot miał za małą wiarę do tego, żeby przekazać tę wiarę swoim córkom. Jego córki nie przyjęły wiary i stały się tak jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. Upiły swojego tatę alkoholem i współżyły z nim. On nawet o tym nie wiedział. No i doszło do kazirodztwa. Upadł Lot bardzo nisko. Nie był w stanie przekazać wiary swoim córkom, bo nie chciał pójść w górę. I o podobnej sytuacji czytamy w Ewangelii. Jezus przeprawiał się z uczniami na drugą stronę, łodzią. Zasnął w łodzi, ale za chwilę pojawiła się burza. I uczniowie mieli za małą wiarę. Nie mogli przeciwstawić się tej burzy. Nie mogli stanąć i powiedzieć: w imię Jezusa, burzo, nakazujemy ci, przestań nas niszczyć. Cisza. Nie zrobili tego, bo mieli za małą wiarę. Mieli na tyle wiary, żeby obudzić Jezusa. Ale to jest za mało. Jezus chce więcej. Jezus mówi: czemu tak bojaźliwi jesteście, jakże macie mało wiary? To są uczniowie, którzy kiedyś staną na miejscu Jezusa i będą musieli robić to, co robi Jezus. Będą musieli wyrzucać złe duchy, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, głosić Słowo Boże wszystkim ludziom. Będą musieli czynić cuda i znaki
w imię Jezusa, ale nie mogą tego robić, bo mają za małą wiarę. Może ty dzisiaj masz taką małą wiarę. Chodzisz do kościoła, modlisz się i to wystarczy. Wystarczy, żeby przeżyć. Tak, wystarczy, żeby przeżyć wtedy, kiedy jest dobrze. Ale kiedy jest źle, kiedy pojawia się burza w życiu, to mała wiara nie wystarczy. Potrzebujemy większej wiary. Jak możemy wzrastać w wierze? Idź na górę. Jezus, zanim wsiadł do łodzi, to w Ewangelii według świętego Mateusza możemy przeczytać w 5 rozdziale, że wszedł na górę. Na górę błogosławieństw. Na górę nie wchodzi się łatwo. Trzeba się zmęczyć. Trzeba się spocić. To jest trudne. Trzeba mieć w ogóle pragnienie wejścia na górę. Jezus wszedł na górę błogosławieństw i mówił do swoich uczniów przez 3 rozdziały. Tłumaczył im, co jest dobre, a co jest złe. Głosił im naukę. I przez to uczniowie mieli małą wiarę, chociaż odrobinkę wiary do tego, żeby pójść dalej. I kiedy zszedł z góry, to wtedy właśnie poszedł i wsiadł do łodzi. Trzeba znowu wejść na górę. Trzeba nam nieustannie wchodzić na górę, nawet wtedy, kiedy nie czujemy się dobrze, kiedy czujemy się słabi, kiedy jest w naszym życiu ogromna burza albo kilka burz. Ciągle się w nas coś burzy, ciągle ktoś do nas się burzy, ma jakieś problemy, ciągle ktoś coś od nas chce. Idź na górę, wejdź na górę, abyś nie zginął jak mieszkańcy Sodomy i Gomory, którzy w ogóle już stracili wiarę, bo nie wzrastali w wierze. Stracili błogosławieństwo i doświadczyli przekleństwa. Idź na górę. Co jest twoją górą? Co jest tym, z czym się zmagasz? Może modlitwa ci nie idzie. Może modlitwa jest taka słaba. Złap się tej modlitwy. Nawet jeśli nie czujesz tego, że powinieneś się modlić, to się módl. Módl się jeszcze wtedy więcej. Może Eucharystia, może czytanie Słowa Bożego, może wspólnota, może wszystko nam wypadło z rąk i jest takie słabe i przestaje nam smakować. Walcz o to. Walcz, żeby nie zginąć. Żeby nie zginąć jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. Bo mała wiara nie wystarczy. Nie wystarczy, żeby powiedzieć burzy, ucisz się. Do tego potrzebna jest duża wiara. Wielka wiara. A jesteśmy w stanie otrzymać taką wiarę. Jezus później, po zmartwychwstaniu, w dzień Pięćdziesiątnicy, zesłał swojego ducha na uczniów i obdarzył ich ogromną wiarą. I potem czynili jeszcze większe cuda niż Jezus. Czyli jest możliwe mieć wielką wiarę. Miejmy wielkie pragnienia. Nie naśladujmy Lota, który chciał iść na skróty. Nie chciał się wysilić. Nie chciał odejść od tego grzesznego stylu życia, w którym kiedyś wzrastał razem z innymi. Nie chciał tego porzucić. Nie naśladujmy Lota, bo Lot źle zginął. Może teraz jest trudny czas, trudny okres w twoim życiu. Rozpędź się. Rozpędź się. Walcz, nie poddawaj się, bo wtedy, w tych trudnych sytuacjach, Bóg nas próbuje, a jak nas wypróbuje, to nas wzmocni i sprawi, że to, co dzisiaj się przeciwko nam burzy, kiedyś przyczyni się do tego, że będziemy mieli większą wiarę, że nie ulegniemy pokusie, tak jak to zrobiły córki, tak jak to się stało z córkami Lota. Walcz.
Walcz z całych sił, Bóg jest z tobą. Przez to, że masz nawet odrobinkę wiary, takiej wiary jak ziarnko gorczycy, Jezus jest blisko. Może śpi, może trzeba go obudzić, może trzeba mu powiedzieć: Panie, przymnóż mi wiary, przymnóż, bo moja wiara umiera, jest malutka, coraz mniejsza. Walcz, nie rezygnuj, nie rezygnuj z walki, z modlitwy, z Eucharystii, z czytania Pisma Świętego, ze wspólnoty, nie rezygnuj. Panie Jezu, błagam Cię o to, abyś dodał nam wiary, abyśmy potrafili pójść w górę, abyśmy potrafili wzrastać w wierze. Dodaj nam chęci, daj nam doświadczenie Twojej miłości, abyśmy nie zginęli na wieczność. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.